Jest nas tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zobaczymy dzisiaj wieczorem informacje i co media o tym powiedzą. Także pokażmy im, że nie jesteśmy też rozwrzeszczaną gównażerią i ludźmi głupimi, bo nie jesteśmy. Jesteśmy obywatelami świadomymi i podejrzewam, że większość z was wie, że ACTA to nie tylko internet, że to leki, że to części zamienne. Generalnie wszystko, co da się opatentować, czy wszystko, co dotyczy się własności intelektualnej. Czyli nie dla ACTA! Nie, nie dla ACTA! 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 Chcemy referendum w internecie. Szanowni Państwo, premier w swojej debacie określił rząd jako my, a nas jako wy. Nie ma czegoś takiego. Rząd jest naszymi pracownikami. To są nasi ludzie. Ludzie, którzy mają pracować dla nas, a nie my dla nich. Dokładnie. Brawo! Szanowni Państwo, musimy to demonstrować głośniej. Głośniej musimy demonstrować to, żeby rząd wiedział, gdzie jest jego miejsce. Jego miejsce jest w wykonywaniu naszych życzeń. A nasze życzenie jest nie dla ACTA. I nie tylko. Pamiętajmy o tym, że prawo jest już wystarczająco surowe. Nie ma potrzeby wprowadzania kolejnych umów, które jeszcze bardziej będą ograniczać naszą wolność. Prawo jest surowe, należy je właściwie egzekwować, ale zaczniemy od góry. Zaczynamy od polityków. Od nich najpierw zaczniemy egzekwować bardzo surowe prawo, które już obowiązuje w naszym kraju. I nie trzeba go zaostrzać, a tym bardziej nie umowami ACTA. Premier powiedział jasno na debacie, mówi, no tak, ale racji jest wiele. Jest nasza racja, wasza racja, ale prawda jest tylko... To nie skacze, ten za ACTA, hop, hop, hop! To już skacze, ten za ACTA, hop, hop, hop! To nie skacze, ten za ACTA, hop, hop, hop! To już skacze, ten za ACTA, hop, hop, hop! To już skacze, ten za ACTA, hop, hop, hop!